Moja pierwsza. Depilacja. Au! Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku serii Bez Owijania. Tak, wiem, dawno nie było odcinka w tej serii. Nie wiem dlaczego. Ale słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat depilacji. Z góry od razu przepraszam za jakieś dziwne dźwięki, hałas, ale niestety nie mam na to wpływu. Za oknem jest budowa. Cóż, bywa. Przygotowałam sobie oczywiście herbatkę. Was również zachęcam do tego. Albo kawusie, albo coś nawet do jedzenia, bo wtedy wiecie, szybciej czas mija, możecie się zająć dwoma rzeczami naraz. A my co? Przechodzimy najpierw do mojej historii, czyli o tym, jak wyglądała moja pierwsza depilacja, a później odpowiem na najczęściej zadawane pytania, jakie wiążą się wokół tego tematu. Więc tak, słuchajcie, prosto z mostu. Pierwszy raz ogoliłam nogi, mając lat 12. Nie wiem, czy to jest odpowiedni wiek, później do tego wrócimy. Natomiast ja byłam do tego, powiedzmy, zmuszona ze względu na towarzystwo, w jakim się obracałam. No w szkole, wiecie, dzieci są upierdliwe i niezbyt miłe w tym wieku. Jak coś się wyróżnia, to oczywiście trzeba od razu zwracać na to uwagę i się z tego śmiać. Tak samo było na przykład u mnie z noszeniem stanika, ponieważ miałam większe piersi, więc od razu wszyscy na to zwracali uwagę. Tak samo miałam tutaj na nogach jakieś takie dłuższe włoski, chociaż wcale ich nie miałam. No ale wiecie, dla innych dzieci, które miały praktycznie gołe nogi, no to to było już duże owłosienie. Więc stwierdziłam, koniec z tym, pomimo tego, że moja mama mi cały czas odradzała. I słuchajcie, pierwszy raz ogoliłam nogi kremem do depilacji, ponieważ właśnie słyszałam, że jak się ogoli maszynką, to one odrastają później grubsze, mocniejsze i w ogóle to może boleć i tak dalej, więc nie chciałam ryzykować. Kremik wydał mi się tutaj najmniej bolesną opcją. I słuchajcie, po pierwsze, ja nawet nie umiałam tego zrobić, pomimo że było to wszystko napisane na opakowaniu. No ale w końcu się udało, tylko że nastąpiła u mnie reakcja alergiczna. Nie tak duża, po prostu swędziały mnie nogi, pojawiły się krostki, zaczerwienienie i tak dalej. Więc już później nie używałam kremu przez dłuższy czas, chociaż używałam rok temu. Chciałam właśnie sprawdzić, czy nadal mam to uczulenie na krem, czy o co w tym chodziło. I okazało się, że było wszystko ok. Więc słuchajcie, nie wiem, bo był to ten sam krem. I później, dobra, wracając do tego, jak byłam właśnie tą nastolatką, dwunastolatką, zaczęłam golić nogi golarką. Oczywiście zacięłam się przy tym, pamiętam, za pierwszym razem kilka razy, krew się polała, ale naprawdę to nie jest nic strasznego. Trzeba być oczywiście ostrożnym, jak ze wszystkim, co jest w miarę ostre. No i tak to wyglądało. Aktualnie, powiedzmy, każdą partię ciała depiluję czymś innym. To tak mi jest po prostu najwygodniej. To zależy od człowieka. Ale chciałam wam jeszcze powiedzieć coś, że ogólnie cały ten szał wokół gładkiego ciała, wydepilowanego i w ogóle jest narzucany przez społeczeństwo. A nie powinno tak być, bo jeżeli nie przeszkadzają wam włosy, dobrze się z nimi czujecie, to jest naturalne, tak się rodzimy, no to ja uważam, że nie powinniśmy czuć presji, żeby to robić. A niestety często tak jest. Dlatego po prostu chciałam powiedzieć, że golenie to nie jest przymus. Jeżeli nie chcesz tego robić, to tego nie rób. Dobra, to teraz przejdziemy do tych najczęściej zadawanych pytań. Kiedy pierwszy raz powinnam się ogolić, wydepilować i w ogóle? Słuchajcie, to jest kwestia indywidualna. Nie ma jakiegoś określonego wieku, że musisz wydepilować nogi w wieku 10 lat albo w wieku 15 lat. Nie! Wtedy, kiedy po prostu chcesz,
kiedy, nie wiem, może te włoski zaczynają ci przeszkadzać. To tak naprawdę zależy od ciebie. Nie ma jakiegoś regulaminu do tego. Tak samo nie ma też jakiejś metody odpowiedniej. Warto poeksperymentować i znaleźć taką, która najbardziej będzie ci odpowiadać. Może masz próg bólu dość wysoki, w sensie bardziej odczuwasz ból, bardziej cię wszystko boli, no to wtedy powinnaś może zdecydować się na krem albo maszynkę do golenia. Natomiast jeżeli ból to nie jest dla ciebie problem, to polecam wosk albo depilator. Jak często powinnyśmy się golić? No to też jest, słuchajcie, kwestia indywidualna. Jedna dziewczyna będzie się goliła codziennie, a z kolei druga co tydzień. Zależy to od szybkości wzrostu włosków, od metody, jaką stosujecie. Wiadomo, że po goleniu maszynką te włoski będą odrastały szybciej niż po depilatorze. Pojawiło się też takie pytanie, co na swędzenie lub jakieś takie pojawiające się krostki. Słuchajcie, ja miałam z tym problem wtedy, kiedy po goleniu nóg zazwyczaj, bo na przykład z pachami jest wszystko ok, nie nakładałam balsamu. Te nogi nie były nawilżone i po prostu kolejnego dnia pojawiały się krostki, mega mnie swędziały, były zaczerwienione, dlatego zawsze po goleniu użyj balsamu. Albo może być to właśnie spowodowane uczuleniem na daną metodę, jaką stosujesz. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Aha, nigdy też nie golcie nóg na sucho. Zawsze musi być to jakieś pianka do golenia, czy nawet zwykłe mydło, bo po prostu wtedy nie podrażniacie tych nóg. Ja wiem, że czasem się śpieszycie i trzeba szybko ogolić te nogi, ale no dobra, to przynajmniej wtedy nałóżcie ten balsam. Dużo tego balsamu. Co do golenia rąk, słuchajcie, to ja praktycznie całe życie ich nie goliłam. Pierwszy raz je ogoliłam 2 lata temu? Rok temu? Jakoś bardzo niedawno. Z ciekawości, z czystej ciekawości. Oczywiście wszyscy doradzali mi, żebym to zrobiła, ponieważ włoski na rękach są troszkę inne niż na nogach i odrastają tak samo, wiecie, takie niemocne, delikatne, nie jakieś dłuższe i rzeczywiście tak jest. Przekonałam się na własnej skórze, a nigdy tego nie chciałam robić ze względu na to właśnie, że bałam się, że będzie to samo co z nogami, bo chyba o tym nie wspomniałam, że jeżeli ogolicie nogi, to niestety później te włoski będą twardsze i mocniejsze i dłuższe. A poza tym, słuchajcie, no uważałam, że po co ja mam golić ręce? Przecież te włoski wcale nie są tak widoczne. Niektóre dziewczyny, słuchajcie, naprawdę te włoski są tak delikatniusie i jasne. Jeszcze jak jest lato, to słońce dodatkowo rozjaśnia te włosy, że ich praktycznie nie widać. Więc moim zdaniem ręce to jest temat zbędny. Chyba, że naprawdę macie takie owłosienie ciemne, mocne, no to powinnyście to rozważyć. Mi się podoba efekt końcowy, tym bardziej, że właśnie nie ma jakichś tam skutków ubocznych typu mocniejsze włosy, więc ja to zaczęłam robić. Dosłownie 3 pociągnięcia maszynką do golenia wystarczą i te włoski dużo wolniej odrastają niż te na nogach. Koło miesiąca nawet te ręce są takie gładkie, znaczy już coś tam się zaczyna pojawiać, nie? Ale właśnie dużo wolniej niż na nogach. I przechodzimy, słuchajcie, do ostatniego pytania, takiego najbardziej kontrowersyjnego, ale w końcu jest to seria bez odwijania, bez tabu, więc ja nie wstydzę się rozmawiać na takie tematy. Jeżeli chodzi o miejsca intymne, jak należy je depilować? No, tak jak powiedziałam, to jest temat kontrowersyjny i każda dziewczyna powinna tam robić to, co chce. Oczywiście to jest też bardzo takie miejsce wrażliwe i podatne na bakterie, więc trzeba z tym uważać. Tam pojawiły się też pytania, czy powinnam się udać do kosmetyczki. No wiecie, kosmetyczki tutaj najbardziej się znają, więc jeżeli macie tu taką możliwość, nie wstydzicie się, to okej. Natomiast
to miejsce też jest chyba najbardziej wrażliwe, najbardziej bolesne. Więc no, depilator odpada zdecydowanie. Wosk, to już wiecie, no zależy od człowieka. To jest taki ogólnie temat depilacji, zależy od kobiety czy mężczyzny, bo mężczyźni też się już golą. I ciężko tak mi odpowiedzieć konkretnie na te wszystkie pytania, bo naprawdę nie ma jakiejś tam odpowiedniej na to recepty, że powinno się robić tak i tylko i wyłącznie tak. Nie, to można robić naprawdę w przeróżny sposób, tylko trzeba właśnie dopasować do siebie, znaleźć jaki będzie najodpowiedniejszy. Oczywiście, jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, których tutaj nie poruszyłam, to koniecznie napiszcie w komentarzach pod tym filmem, ja postaram się odpowiedzieć, albo może tam zrobi się jakaś dyskusja i nawzajem sobie jakoś pomożecie. Czekam również na Wasze pomysły na kolejne filmy w tej serii. Wiem, że chcielibyście usłyszeć historię o moim pierwszym okresie, ale już taki film jest na tym kanale, więc bez sensu nagrywać drugi. Więc czekam na inne propozycje. I jeszcze raz chciałam podkreślić, że naprawdę, tutaj nie boimy się gadać na te wszystkie tematy tabu, bo są to tematy normalne, życiowe, każdy się z nimi zmaga i wiem, że wiele osób nie ma z kim o tym pogadać, dlatego ja tutaj jestem od tego, żeby właśnie rozwiać jakieś tam Wasze wątpliwości i możliwe, że trochę pomóc. Także tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i widzimy się już niedługo w kolejnym. Pa, pa!